Cześć, zazwyczaj tego nie mówię, ale w produkcję tego materiału włożyłem naprawdę sporą ilość czasu, więc mam nadzieję, że chociaż to docenisz, zostawisz łapeczkę w górę. I już możesz oglądać, tak, śmiało. Dobrze. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jako że pogoda w Polsce po prostu ostatnio chyba odwala niezłe maniany, postanowiłem, że nagram sobie dzisiaj troszeczkę gierek na telefon, ale żeby nie było, że nie nagrywałem nigdy w wannie, to sobie nagram w wannie, a co? Także wlatuję intro, zostaw papeczkę w górę i jedziemy z odcineczkiem. Będzie troszeczkę echo, ale nic na to nie poradzę. Intro! Dobra, będę tak bokiem, powiedzmy, że nie powinno być źle. Pierwszą gierką, jaką sobie zagramy, będzie taka gierka, która kiedyś w dzieciństwie tak naprawdę królowała, mi się wydaje, w tych tak naprawdę kieszeniach. Tutaj chodziło o to oczywiście, że klikamy sobie w ekran, podbijając w tym momencie nasze kółeczka, donaty. I musimy te donaty trafić na ten pałążek, cokolwiek to kuźwa jest. To nie jest takie tak naprawdę łatwe, chociaż oto... Jak się zatrzymał? Co to by... Tu jeszcze zrobię, papa, taki freestyle, no podbij, no i... No, ty chamie, wleć na to, na ten pałąk, no, no, dawaj, nie. Come on! No, jest, jeden punkcik, pięknie, ładnie zaliczony, także już jedna łapeczka w górę, mam nadzieję, że poleci. Jedziemy w takim razie z następnymi. Tutaj oczywiście było później coraz trudniej z tego względu, myślałem, że tak wleć, to by dobre było. Później będzie coraz trudniej, ponieważ będzie coraz więcej tych donacików tak naprawdę na tym połąku, więc w tym momencie mamy mega problem, żeby to, kuźwa, podbić. No, dawaj. Hamidło! No, come on! No, będzie. Będzie, musi być. Czy to zadziała? To ja szyja wielki, no przecież klikam te kurde kółeczka. No, jak to się zatrzymało? Ja się pytam, jak? To się nie może... O, no patrzcie, będzie drugi punkcik. Pięknie, ładnie, 2 na 10, no to takie 2 na 10 właśnie jak na razie. Spokojnie, tu go tak odwiniemy, tak go odwiniemy. Chciałem powiedzieć, tego gdzieś wydupiło po prostu w lewo. Spokojnie, panie, spokojnie, spokojnie. Tu. Tego nie zrozumiem, dobra. No, chamie! Chamy. Kuśma, dawaj, no nie rób mi tak! Do góry, no dawaj, no zrób to dla mnie, no nie bądź taki, come on! No nie! No dawaj! No patrz, jak on się zaczyna, on się spryżował totalnie, nic nie mogę zrobić, halo! A ten? Będzie! Jest! 3 na 10, dobrze! W takim razie lecimy do następnej gry! Water Train Simulator, dokładnie tak, nie mam pojęcia, co to będzie za gra, ale widziałem autentycznie, że siedzimy w kokpicie kuźwa pociągu. O, ten jest w ogóle zablokowany, ten na czerwono to jest taki premium, rozumiecie, to jak spędzicie 1000 godzin, to będziecie odblokować sobie taki pociąg. No dobra, weźmy w takim razie ten standardowy, jo, cię sunę, dobra, czekaj, czy ja mogę tutaj go jakoś napędzić? Co ja robię? O, jak ja przyspieszyłem, co to jest? Czekaj, on jedzie w tym momencie sam, ja nic nie robię. Halo, czy ja mogę go kontrolować? On sobie się teraz zatrzymał. Dobra, czyli tutaj rozumiem, że daje powera do przodu, dobrze, powolutku. I tutaj daje jakąś, nie wiem, blokadę, prawdopodobnie zwalniam. I ruszamy w tym momencie w nieznaną podróż, mijając po lewej, robi co na kruzu i po prawej również pewnie robi co na kruzu. Dobra. Jak się skręca w tej grze? Czy on sam skręca, czy ja mogę nim manewrować? Halo, nie wiem, co mam robić tak naprawdę, żeby tutaj cokolwiek zrobić. A jaki jest w ogóle cel tej gry? Bo tak trochę nie rozumiem w tym momencie, czy... Ja mam po prostu jechać sobie i zwiedzać teren, czy o luj chodzi w ogóle? Czekaj, ja powinienem się zatrzymywać na przystankach. Ja się powinienem zatrzymywać przy tych kuźwa tych, przy tych wysepkach na 100% i muszę zabierać tych ludzi. Czekaj. Pyk. Pa. Jeszcze troszeczkę do przodu. Jeszcze do przodu. Wsiądziesz kuźwa do tego. Open. Aha, i close. Dobra, to ja rozumiem, to ja jestem, kurde, normalnie wodnym pociągiem, jeździmy z wyspy do wyspy, zabierając ludzi, no zarobić, ta gra w ogóle, czekaj, dobra, stój! Halo, czemu ten ludź nie wchodzi? Chcecie cię, kuźwa, drzwi otworzyłem? Dobra, nie chcesz, to nie, to jadę dalej w takim razie. Ciul, z tobą w ogóle zabrałem jedną osobę, tak naprawdę, jedziemy dalej, w ogóle, gdzie ta trasa się kończy, nie mam pojęcia, dobra, spoko! Gdzie ja mam się zatrzymywać, żeby te dziady wsiadały do tego mojego pociągu? Mogę też zaklaksonować pewnie, czy coś w tym stylu, nie wiem, ja tego nie słyszę, ale to powiedzmy jest nagrywane.
na innym sprzęcie, więc powiedz, że będzie okej. Open. Dobra, mamy dwie osoby, zarobiście. No i co teraz, kurwa? To jedziemy dalej w takim razie. Wycieczka musi trwać. Koleje dziejowskie, pozdrawiam serdecznie. Dobra, stój. Będzie trzy, no i pięknie, ładnie. No to jedziemy w takim razie dalej, spokojnie. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze. Nie pytajcie, bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi w tej grze. Jest bardzo dziwna, ale tu będzie dwie osoby. Będzie 3 i 4? Czy tam 4 i 5? Nie, kuźwa, nikt nie wsiada do mojego pociągu. Nie, dlaczego? Dlaczego nie chcecie wsiąść do mojego zarobić tego wodnego pociągu? Przecież on jest taki zarobisty. No 3 osoby zabrać, tak naprawdę to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik. I teraz bym miał 4, nie? Tak jest, to ja tu już ogarniam, o co chodzi. Jedziemy dalej, jedziemy w świat w tym momencie. Kolejne wysepki nam się robią. Dobrze, czyli jedziemy. Tutaj musimy zwolnić i tu musimy się zatrzymać. Kurwa, na wdepnij! No i pięknie, ładnie, open. No i kuźwa, coś chyba nie za bardzo to działa. Nieważne. W takim razie jedziemy do następnej gierki. Okej, mamy następną grę, co się nazywa Twist Finger Barrel of Water. Czyli w tym momencie musimy pyk. Musimy zatykać beczkę, żeby woda nie uciekała. Czyli w tym momencie jak miał zatykać wannę, żeby mi woda nie uciekała w takim razie. Bo to jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebna rzecz. Pięknie, kurde, potrudniałem, że jestem najlepszy w ogóle w tą grę. Zapraszam was oczywiście do sklepu. Tam teraz też wjechały w sumie piórniczki, plecaczki, wszystko inne do szkoły, więc zapraszam serdecznie oczywiście. A my już kontynuujemy w takim razie. O kurde, tu będzie ciężko. Oj, nie za bardzo. Jest pięknie, ładnie. No to bardzo ciężko tutaj nacisnąć tyle punktów naraz. Czuję, że nie starczy mi niedługo. Bardzo dobra, jeszcze 5 wyrobiłem. O ja pierdzielę, co tu się będzie działo. Pyk. I brakuje mi palca. No nie za bardzo, dobra. Ja pierdzielę, jak to zrobić, ty. Czekaj. Tak. Zatkaj. No zatkaj. Jest. Congratulations. Bożeż kochany, jakie to było trudne. Trzymam, no przecież trzymam wszystko. Jeszcze jedno. Jeszcze brakuje mi palca. Nie mogę nic z tego zrobić. Nie. Dobra, to jest zdecydowanie za trudna gra. Jedziemy dalej. Niby siedzę w wodzie, a spocony jestem jak świnia. Okej, mamy Water Run Mania, czyli w sumie coś ale taki można by powiedzieć, jak to się kuźwa nazywa, jo, czym ja biegnę w ogóle? Wipeout tak naprawdę nazywa, dobra, jedziemy w takim razie, proszę bardzo i pyk, skacze. Tu będzie trzeba uważać, to nie będzie takie łatwe, dobra. I dobra, czekamy. O nie, no znokautowało mnie, no i niestety wpadłem do wody, no i tak chyba troszeczkę. O, jestem teraz jakąś inną babką. Pik! Dobra, lecę! No, chyba nie o to chodziło. Dobra, spokojnie, mamy jeszcze drugą szansę, bo jesteśmy tylko raz znokautowani. Spokojnie, lecimy. Pyk, skok, pięknie, pyk, wow! Co tu się... O, kurde, o, nie. O, dobra, klacz. Dobra, klacz. Dobra, pięk, ole teraz mi, ole to jest złote podejście. Będzie finish. Do... Jest finish! Pięknie, ładnie, next level w takim razie. Do one rent this game. Na razie jeszcze nie, kuźwa, za krótko grę. Dobra, idziemy w takim razie drugi poziom. Pyk! No na razie babeczką idzie chyba tak naprawdę. O, najlepiej, o kurde, a, fuck. Oj, chyba mnie troszeczkę tak znokautowało. Czy ja jeszcze wstanę, to jest twarda mama. Dobra, spoko, to pyk. Teraz musimy, o, pyk, dobra, pyk, dobra, tutaj lecimy, o, dobra, tutaj nam buja się kuleczka, pięknie, ładnie przebiegniemy, tutaj przeskakujemy, super, i do finiszu, idzie, tak jest. Znowu jedziemy tym grubym gościem, jaki on ma w ogóle strój, no żeś zdobił, panie, restart, tylko babeczka na radę, patrzcie, babeczka to jest w ogóle tutaj the best postać w ogóle w tej grze, patrzę, kuziewa, nie, tak, górą, do dołem, tu, kurde, no znowu ją znokautowało, no i koniec, no i poszła się, utopiła, kurde, tym razem do szrody, dawaj, pokaż na co ci stać, kuźwa, jesteś the best, pamiętaj, to ty tutaj przyszedłeś wygrać ten program, kuźwa, ty tutaj jesteś, kurde, najlepszym graczem, kuźwa, skacz, czemu nie skaczesz, no jest, kuźwa, ty gruła się pierdzielony, no nie, no drugi, come on, let's twist again. Na. Dobra, udało się. Teraz tu będzie zmiatarka. O, pak. Dobra, pyk. O, tyk. O, dobrze. Pyk, skok. Pięknie lecimy. Pyk. Tak jest. I finish. Jest. Wreszcie się grubasem coś udało wygrać. I o to chodzi. Dobra, idziemy. Kolejny błąd. Ale fajna gierka. Na razie chyba tak naprawdę najlepsza z całego... Zresztawu, no i kurde, znowu mnie zakautowali. Spokojnie. Ja naprawdę jestem najlepszy w ogóle w gry takie wodne. Ja bym, kurde, jak mnie ciapnął normalnie ten
One Punch Man normalnie, nie? No tak, że One Punch, tak dalej. No nie no, tylko na kółko się wdupiłem, no. Jeżeli babeczko, dasz radę. Pyk, 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 okej. Okej. Pyk, pyk. O, nie za szybko! Falstart! Nie, zepchnęli mnie do góry, dlaczego? O, ty, takie tutaj rzeczy. Okej, to trzeba będzie przeskoczyć. Tak jest. Dobra, lecimy. Pyk, na platformę. O kurde. O, to. Pyk. Dobra, jest, udało się. Ho. Jest. O, ty, dobra, ta babeczka jest bez kitu. Kolejne kuleczki, przeskakujemy pięknie, ładnie. Infinito i mamy to. Goddammit, to jest nasze. To najprostsza gra w ogóle. Najfajniejsza z tego wszystkiego. Dobra, to jest jakaś inna. Jeszcze kolejna mapeczka. Lecimy. Tu się odwraca kółeczko, nic się nie stało. Pyk. Przeskakujemy, pięknie, o, pyk. No i znowu został zakautowany, wpadł do wody, no i się zestał. Dobra, tu się zrestartuje, ale to może być złote podejście. Patrz, co on robi. Patrzcie, co on teraz robi. On po prostu chce pokazać, że on też potrafi. Że on też jest dobry. Że on też, kurde, nie wiem, je pączki z mortadelą. Jeszcze, no i nie, bo mnie nokautuje. Halo. Jak przejść to gówno, skoro to się obraca na boki? Nie. Okej. Okay. Tak? Okej. Okay. I tak, dobra, mamy to pięknie, ładnie, teraz tutaj rękawice bokserskie, prawda, trzeba ominąć, dobra, pyk, zdążymy, lecimy, tu trzeba poczekać, bo tu deseczka się troszeczkę odchyliła, nie w naszą stronę, halo, desko, skoczymy sobie pięknie, pyk, tak jest, infinito, tak jest, mamy to, dobra, no to w takim razie idziemy do następnej gierki. Okej, ostatnią grą, którą sobie dzisiaj zagram, będzie Water Me Please! Konewkę, która sobie, prawda, śpi, pięknie, ładnie, słodziutko. No i mamy tutaj kwiatuszki, które zdychają z gorąca, tak jak ja dzisiaj, dlatego nagrywam wannie. No i nasza konewka tutaj śpi, a wszyscy mówią help, please! I tak dalej. No i let's start the game, easy tutorial, dobra. No to w takim razie wiem, o co mniej więcej chodzi. Chodzi o to, żeby doprowadzić tutaj te trasy, wszystko pięknie, ładnie, żeby nasza konewka mogła, prawda, się obudzić, zalać wodą i kwiatuszek będzie zadowolony. Dobra, tu już widzę, że będzie więcej komplikacji, ponieważ to działa na taką, na zasadzie takiego, wiecie, przesuwania się segmentów, ale myślę, że bez problemu to zrobimy. Proszę bardzo, nie wiem, czy tam się liczy ilość ruchów, ale najważniejsze, że level został przeze mnie zakończony, także jak najbardziej chciałbym się pakłowić uruchomić. Mam nadzieję, że chociaż trochę mnie rozumiecie, słyszycie i tak dalej, no bo jednak mówię, echo jest, no to jest łazienka, to jednak swoje robi. Tutaj, no i pięknie, ładnie zalewam wodę. Przejdziemy sobie parę poziomów, w takim razie zakończyłem, myślę, odcineczek, nie wiem, no tam już trwa, ale na pewno troszkę, wiecie, montażu będzie i tym podobnego. I mam nadzieję, że jak najbardziej wam się coś takiego spodoba, powiedzmy, nagrywanie czegoś takiego wcale nie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie, więc mam nadzieję, że chociaż to docenicie łapeczką w górę i subskrypcją i tym podobnymi rzeczami oczywiście. A jeszcze jakiś jeden levelek sobie przejdzie, bo to jest jak na razie easy tak naprawdę game for me, więc ja tutaj się w ogóle nie stresuję. Dobra, tu już widzę, że więcej problemów. Dobra, to ja tu nie potrzebuję użyć żadnych, no dobra, mogę użyć pięknie, ładnie, no i co mi z tego? Nieważne, ja nie potrzebuję, panie, pa co ja robię? Ja robię tak, rozumiesz to po prostu, ja to przechodzę, ja nawet się skupiać nie muszę. Także mamy ten level również skończony, no i myślę, że sobie tutaj oczywiście zakończymy odcineczek. Tak więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, oczywiście łapeczkę, mam nadzieję, że zostawicie. No i jeżeli będziecie chcieli oczywiście więcej gierek na telefon, to jak najbardziej możecie dawać też łapeczki w górę i swoje propozycje w komentarzach. Ja się z wami żegnam, cały mokry, ale szczęśliwy. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piski ode mnie dla was. Nie widać mnie, tu jestem. Hello. Trzymajcie się i do następnego odcinka.